Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć pole trójkąta przedstawionego na rysunku, wiedząc, że sinus alfa równa się 2 piąte. Pole trójkąta możemy obliczyć mnożąc jedną drugą przez długości dwóch boków i sinus kąta ostrego, który jest między tymi dwoma bokami. Czy mamy wszystkie potrzebne informacje, aby skorzystać z tego wzoru? Tutaj jest kąt alfa. Wiemy, że sinus tego kąta to 2 piąte. Znamy również długości boków, między którymi znajduje się kąt alfa. Możemy zatem skorzystać z tego wzoru. Litery A i B oznaczają długości boków, między którymi jest kąt alfa. Nie ma znaczenia, czy długość tego boku oznaczymy A czy B. Mnożymy po prostu jedną drugą przez długości boków, między którymi jest kąt alfa, czyli przez 7 i 5, oraz przez sinusa kąta alfa, czyli przez 2 piąte. Mamy tutaj iloczyn czterech liczb. Są też tutaj ułamki. Te dwie liczby możemy skrócić. 2 podzielić przez 2 to 1. Te dwie liczby również możemy skrócić. 5 podzielić przez 5 to 1. Zostaje nam 1 razy 7 razy 1 razy 1. Iloczyn liczby 7 i samych jedynek to 7. Pole tego trójkąta wynosi 7. To jest nasza odpowiedź.